Nazywam się Dawid i na co dzień projektuję systemy oświetlenia dla hoteli, klubów, pubów, restauracji, także skupiam się na systemach domowych. Znajdujemy się teraz w klubie Mango, gdzie zaprojektowałem system oświetlenia i większość produktów do projektu użyłem marki Cameo, ponieważ mają zdecydowanie najlepszy stosunek ceny do jakości na rynku. Są to naprawdę artykuły najwyższej jakości i w porównaniu do konkurencji cena nie jest bardzo przesadzona. Dobre pytanie. Myślę, że nie będę tutaj odkrywcą XXI wieku. Natomiast podstawowy parametr, to jest, jeśli chodzi o oświetlenie, to jest jakość światła, zdecydowanie. Czyli wystarczy, że gdzieś przyjadę, rozmawiamy o produkcie, włączamy go i jest pierwszy od razu albo plus, albo minus. Więc zdecydowanie miksowanie kolorów, później dodatkowe parametry związane z odwzorowaniem koloru, czy też funkcją dimmera. A ostatnio coraz bardziej zwraca się uwagę jednak na aspekty praktyczne związane z użytkowaniem tego oświetlenia, prostotą lub nieprostotą montażu, przewożenia, odporność na warunki zewnętrzne, prawda, czyli praca w warunkach różnej pogody. Więc tych aspektów jest naprawdę kilka, ale wydaje mi się, że wymieniłem teraz te najbardziej istotne. Najnowszym produktem Cameo, który kupiłem nawet na własny użytek, jest Cameo PixBar z serii drugiej. Daje ono naprawdę duże możliwości, jak na listwę oświetleniową. Jest możliwość montażu wertykalnego, horyzontalnego, dzięki specjalnym magnetycznym złączom, adapterom. Są dostępne do niego dyfuzory, gdzie można zmienić sobie kąt wiązki światła na albo szerokie, tak żeby przyjemnie na nie było patrzeć, albo wąskie, takie, żeby było ładnie w dymie widać kolory. Jeszcze można pod oświetlenie ścian nieregularne kształty dyfuzora 55 stopni na 25 stopni, co czyni tę listwę dosyć wyjątkową, do tego stopień ochrony IP65 i bezprzewodowe sterowanie, co też bardzo ułatwia pracę. Jeżeli mówimy o tych naszych wszystkich produktach z certyfikatem IP, w tym momencie IP65, w centrali naszej firmy, w siedzibie w Neuanspa w Niemczech, jest specjalna kabina do testowania tego sprzętu, gdzie osobiście widziałem lampy stojące w specjalnym akwarium, które polewane są strumieniem wody, ażeby rzeczywiście stwierdzić w 100% zgodność z odpowiednią normą IP, ponieważ na przykład IP65, a IP66 są już różnymi normami. Więc jest to testowane zdecydowanie pod kątem określonych przez ustawodawcę parametrów, przez czas iluś naprawdę 1000 godzin, tego nie wiem, bo jak byliśmy ostatnio w firmie, to widziałam lampy serii Zenith W600, które właśnie podlegały temu rodzaju testowi. Więc raz woda, dwa temperatura. Jest specjalna kabina, w której jesteśmy w stanie obniżyć temperaturę do minus właśnie 40 stopni i nawet w takich warunkach testować te wszystkie urządzenia. Do listwy jest mnóstwo akcesoriów do montażu, zarówno wertykalnego, jak i horyzontalnego. Do wertykalnego można je śmiało połączyć ze sobą z poziomu podłogi dzięki płytom podłogowym i adapterom do tych płyt. Między sobą listwy łączą się magnetycznie, zabezpieczone jeszcze dodatkowym akcesorium. Do montażu na kratownicy bardzo wygodną funkcją jest to, że można zmieniać sobie położenie uchwytów, także jeśli akurat wypali nam łączenie kratownicy, bez problemu będziemy mogli zamontować w danym miejscu uchwyt. Dużym atutem tych listw jest możliwość podłączenia bezprzewodowego DMX-a, jak i oczywiście standardowego. Po podłączeniu bezprzewodowego DMX-a można wyjść DMX-em do konwencjonalnych urządzeń klasycznym. Dzięki czemu na przykład, jeśli mamy jakieś przejścia, drzwi, ciągi komunikacyjne, możemy tam postawić listwę bez kabla i wyjść dalej z nią po prostu do standardowych urządzeń z zwykłym DMX-em. Listwa po prostu konwertuje sygnał z bezprzewodowego na tradycyjny sygnał DMX po kablu. Listwy serii PixBar
są niesamowicie atrakcyjnym produktem. Po pierwsze, biorąc pod uwagę to, że przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych. Dwa, biorąc pod uwagę ich parametry, jeśli chodzi o kolor, o jakość dimera, o odzorowanie barw, o moc strumienia świetlnego generowaną, o cztery dostępne wersje, czyli RGBW, później wersja RGBW Amber i UV, wersja SMD i na koniec wersja Tunable White, czyli z regulowanym białym. Natomiast największym lub jednym z większych takich och-ach, również w moim rozumieniu, jest niesamowicie zaprojektowany nowy system dotyczący mechanicznego montażu i możliwości montażowych tych właśnie urządzeń, polegające właśnie na możliwości bezproblemowego stakowania pionowego lub poziomego za pośrednictwem bardzo przemyślanych rozwiązań, które nam zaoszczędzają zarówno czas i jak i wysiłek fizyczny, kiedy pracujemy na scenie w głębokim stresie i na przykład trzeba belkę nagle przesunąć o 20 cm, bo coś tam realizatorowi dźwięku nie zagrało. Ja już teraz widzę po pierwszych zapytaniach klientów, jak również po ilości tych towarów, które już mamy sprzedane oraz tego, co się nam szykuje w naszych zamówieniach, że oddźwięk z rynku jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Ludzie doceniają te rozwiązania i uważają je za takie, które doskonale spełniają, jak gdyby wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Przeglądałem mnóstwo różnych firm, ofert różnych firm, ale w Cameo zdecydowanie urzekła mnie stylistyka urządzeń. To, że po prostu mają zawsze ciekawy kształt, często jest do wyboru kolor, co jest ważne przy instalacjach, na przykład w domach, w hotelach, w miejscach, gdzie scena niekoniecznie jest, gdzie scena po prostu musi bardzo estetycznie wyglądać. Myślę, że dla instalatorów oświetlenia to urządzenie jest niezwykle, niezwykle wszechstronne. Szereg udogodnień, możliwości szybkiego, prostego montażu, bezprzewodowe sterowanie bardzo ułatwiają pracę i mając na stanie taki list na przykład 8, możemy już naprawdę fajne show oświetleniowe zrobić. Myślę, że podjąłem świetną decyzję o zakupie tych urządzeń. Obecne portfolio produktów Cameo jest na tyle szerokie i na tak wysokim poziomie, w mojej opinii, że obsługujemy i współpracujemy z klientami z każdego zakresu rynku związanego z oświetleniem. Biorąc pod uwagę, tak jak już wcześniej wspominałem, rynek typowo pro, rental, instalacyjny, instytucje, teatry, architektura, oświetlanie wewnątrz i na zewnątrz. Stąd bardzo szerokie portfolio produktów, które oferujemy już od pewnego czasu, bądź wprowadzamy je w tym momencie. I spektrum naszych zadowolonych klientów jest naprawdę bardzo szerokie.